Szanowni Państwo, wybiła godzina 12. Dziękuję, żeście chcieli znaleźć czas w te sobotne południe. Ta konferencja prasowa będzie dotyczyła prezentacji programu wyborczego Komitetu Wyborczego Wyborców Paweł Sańczuk, czyli w dużym skrócie mówiąc mojego programu wyborczego jako kandydata na burmistrza, ale także programu wyborczego, który będzie prezentowany w poszczególnych okręgach wyborczych, a który dokładnie będzie opisany na ulotkach kandydatów na radnych do Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję na wstępie mediom, że zechciały przyjąć nasze zaproszenie. To dla mnie bardzo ważne, zawsze można na Was liczyć, tak samo jak można liczyć zawsze na mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego w trudnych momentach, ale także w tych lepszych. Także serdeczne dzięki, że jesteście. Szanowni Państwo, te ostatnie 5 lat to był dobry czas dla Międzyrzeca. Przez te ostatnie 5 lat w naszym mieście zmieniło się bardzo dużo i dostrzegają to zarówno mieszkańcy naszego miasta, ale także ci, którzy przyjeżdżają do Międzyrzeca Podlaskiego po jakimś czasie, bądź turyści. To miasto zmieniło się zarówno jeżeli chodzi o infrastrukturę, jeżeli chodzi o kulturę, o każdy jeden aspekt tak naprawdę, ale także jeżeli chodzi o rozwój mieszkalnictwa wielorodzinnego. Myślę, że to dobre miasto do życia, dlatego też od razu po studiach tutaj wróciłem. Spędzam tutaj całe swoje życie, zarówno prywatne, jak i zawodowe, bo po prostu kocham to miasto. Myślę, że wybór naszego miasta jako miejsca do życia to także dobry wybór. Szanowni Państwo, wiemy już dzisiaj, że będzie na listach wyborczych co najmniej kilku kandydatów na burmistrza. Ci kandydaci na pewno będą prezentowali swój program, na pewno będą mieli także lepsze albo gorsze pomysły, ale jestem także przekonany, że ich kampania wyborcza w dużej mierze skupi się na krytyce mojej osoby albo tego, co zrobiliśmy. Nasza kampania wyborcza i ludzi drużyny, którzy stoją za moimi plecami, nie będzie oparta o kampanię negatywną. Będziemy prezentować dobre, nowe rozwiązania, które przyczynią się do poprawy jakości życia w naszym mieście. I to jest główny cel każdego samorządowca. Szanowni Państwo, wiem, co udało się przez ostatnie 5 lat wspólnie osiągnąć. Wiem, co zrobiliśmy, ale także wiem, co chcę razem z Radą, ale także razem z mieszkańcami zrobić w przyszłości. I to jest najważniejsze, bo bycie burmistrzem miasta to bardzo, bardzo odpowiedzialna funkcja. Jestem przekonany o tym, że zarówno moje wykształcenie zawodowe, ale także doświadczenie, którego nabyłem poprzez wiele, wiele lat pracy w urzędzie, ale także przez setki, jak nie tysiące rozmów z mieszkańcami Międzyrzeca pozwolą mi godnie sprawować ten mandat. Już dzisiaj zapraszam Państwa na 7 kwietnia do lokali wyborczych. Proszę także o wsparcie naszych kandydatur, mojej, ale także moich kolegów, którzy stoją za moimi plecami. Myślę, że to ważne, żebyśmy tego 7 kwietnia znaleźli chwilę i oddali swój głos. Proszę Państwa o to. Myślę, że to bardzo, bardzo istotne. Szanowni Państwo, chciałbym pokazać kilka punktów programu, na którym chciałbym się skupić, jeżeli chodzi o rozwój Międzyrzeca Podlaskiego. W tak dużym skrócie, gdy roboczo przygotowywałem ten program, to tych punktów stworzyłem 96, one potem rozrosły się prawie do 110, no ale nie sposobem jest i nie ma takiej możliwości, żeby zrobić wszystko. Te pomysły, które znajdują się na planszach za moimi plecami, to esencja tego, co chciałbym zaproponować mieszkańcom naszego miasta, ale także wszystkim ludziom, którzy odwiedzają nasze miasto. Trzeba pamiętać, że Międzyrzec nie jest tylko dla mieszkańców. Międzyrzec Podlaski to miasto od wieków, w którym przewijały się zarówno różne kultury, byliśmy zawsze społeczeństwem otwartym. Międzyrzec Podlaski to także miasto dla inwestorów. Międzyrzec Podlaski to miasto także dla młodzieży, która przyjeżdża z innych gmin do Międzyrzeca Podlaskiego. Międzyrzec Podlaski to miasto także dla turystów, to miasto otwarte na waszych gości, na członków waszych rodzin, którzy przyjeżdżają do tego miasta. Międzyrzec jest dla wszystkich i mam nadzieję, że tak długo, długo pozostanie. Szanowni Państwo, żeby nie przedłużać, ten mój program wyborczy, który będzie oczywiście można znaleźć na naszych mediach społecznościowych, tak żeby był trochę bardziej przejrzysty, pozwoliłem sobie podzielić na 3 takie główne grupy, na których chciałbym się skupić i w ten sposób będę go Państwu prezentował. Plansza z napisem Blisko ludzi na górze
tak naprawdę dotyczy wszystkich aspektów społecznych, na których chcielibyśmy się razem z moją drużyną skupić. To zarówno sport, edukacja, kultura, ale także opieka nad dziećmi, edukacja i tak w skrócie po kolei. Jednym z głównych punktów programu jest pomysł wprowadzenia międzyrzeckiego bonu edukacyjnego. To będzie program, który opracujemy wspólnie z Radą Miasta, a będzie służył dofinansowaniu do zajęć takich pozalekcyjnych. Nieważne, czy to są zajęcia sportowe, artystyczne. Chcemy zrobić system dopłat. Wiem, że mamy różne programy socjalne w tym kraju, ale chciałbym wesprzeć rodziców w tych wydatkach po prostu, bo doskonale zdajecie sobie Państwo z tego, że te wydatki stale rosną. Stąd propozycja wsparcia zajęć pozalekcyjnych. Drugim punktem jest wprowadzenie karty mieszkańca. Szanowni Państwo, miasto Mierzec Podlaski dla dosyć dużej ilości gmin dookoła stanowi centrum rozrywki, uprawiania sportu, spędzenia czasu wolnego. Ja bardzo bym chciał, żeby mieszkańcy Mierzeca Podlaskiego mieli, z racji tego, że to nasze wspólne miasto, delikatną bonifikatę na wszelkiego rodzaju usługi, które świadczone są przez nasze jednostki. Stąd pomysł karty mieszkańca, która będzie uprawniała do tych zniżek. Oczywiście, żeby otrzymać kartę mieszkańca, trzeba będzie być zarejestrowanym płatnikiem podatku w naszym urzędzie skarbowym. Opracowanie i wdrożenie racjonalnego systemu komunikacji zbiorowej. Bardzo bym chciał i do tego będę dążył, aby ta komunikacja była darmowa dla uczniów ze szkół, ale także dla seniorów, czyli dla grup, które tak naprawdę są jakby najbardziej obciążone finansowo w dzisiejszych czasach. I wyobrażam sobie to w ten sposób, że to nie będzie jeden kurs przez całe miasto, ale być może system busów, które będą kursować bardziej racjonalnie niż ta komunikacja, która funkcjonowała w Międzyrzecu do tej pory. Zniżka dla śmieci dla rodzin wielodzietnych. Musimy zdać sobie sprawę, że ceny śmieci nigdy nie spadną tak naprawdę. Tak naprawdę dużo zależy od nas samych i tego, jak segregujemy te śmieci, ale myślę, że rodziny wielodzietne mogłyby mieć delikatny bonus, jeżeli chodzi o te koszty, bo one w budżecie miesięcznym, koszty wywozu i odbioru śmieci stanowią dosyć duży wydatek, duży procent. Utworzenie Centrum Młodzieżowego to jest pomysł, na którym pracujemy z młodzieżą już od niemal roku. W Międzyrzecu, tak jak twierdzi młodzież, brakuje miejsca, do którego mogą przyjść, spotkać się, ale także rozwijać swoje pasje. To miejsce będzie wyglądało mniej więcej tak, jak wygląda teraz odnowiona Teamteka. Myślę, że to bardzo dobry pomysł. Oczywiście nie możemy zostawić naszych kochanych dziadków bez wsparcia, stąd utworzenie klubu seniora, ale łącznie z ofertą spędzenia dla nich czasu w tym miejscu, ale także dołączenie do ogólnopolskiego programu Karta Seniora, która uprawnia do różnego rodzaju zniżek, chociażby w sanatoriach. Coś, na czym osobiście bardzo mi zależy, bo bardzo jestem przywiązany do społeczeństwa obywatelskiego, czyli zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego. Organizacja półkolonii dla dzieci z terenu miasta. Program wydaje mi się ciekawy, zawarty w następnym punkcie. Program roboczo nazwany Witaj Maleństwo. Chciałbym opracować i wdrożyć kompleksowy program dla przyszłych mam. Łącznie z miejską szkołą urodzenia i pierwszą wyprawką na powitanie nowego mieszkańca. Wychodzę z założenia, że miasto to nie są budynki, ulice, ale to wszyscy państwo, a im nas będzie tutaj więcej, tym będzie nam po prostu łatwiej. I program skierowany, taki przedsiębiorczy można w dużym skrócie powiedzieć, to jest lokal za złotówkę z zasobów miasta dla osób młodych, które będą chciały otworzyć swój pierwszy biznes w życiu. Myślę, że bez przedsiębiorców i inwestorów żadne miasto nie jest w stanie się rozwijać i racjonalnie funkcjonować, więc też ukłon w ich stronę, tak aby zachęcić do otwierania nowych biznesów w naszym mieście. Słuchajcie, drodzy Państwo, tablica Przyjazne Miasto to tak naprawdę tablica z infrastrukturą. To te największe projekty, które chciałbym wdrożyć. Te plany są odważne.
ale myślę, że to, co wykonaliśmy wspólnie i z Radą Miasta, i z obecnym burmistrzem, pokazuje Państwu, że nie boimy się, i ja nie boję się odważnych pomysłów, bo ktoś z Państwa by powiedział 5 lat temu, że uda się wyremontować zarówno kino, jak i pałac, rozpocząć budowę dużej hali sportowej. Tych projektów było naprawdę bardzo, bardzo dużo. Robiliśmy duże ulice, Brzeską, Warszawską, ale robiliśmy także dziesiątki, kilkanaście ulic, które są w Państwa dzielnicach. Myślę, że to bardzo, bardzo ważne. Szanowni Państwo, pierwszym z punktów jest budowa przedszkola i żłobka przy ulicy Wyszyńskiego, ale nie możemy także zapominać o obiektach, które już dłuższy czas funkcjonują na terenie miasta. Mówię tutaj o przebudowie przedszkola numer 4 i remoncie gruntownym przedszkola numer 2, łącznie z budową nowego placu zabaw w tym obiekcie. Drugim punktem jest przebudowa ulicy Partyzantów i towarzyszącego jej układu komunikacyjnego, w tym budowa ścieżki rowerowej oraz świateł na skrzyżowaniu ulicy Partyzantów z Lubelską. Tutaj wchodzi też w grę budowa ronda, którą bardzo, bardzo musimy dokładnie przemyśleć. Musimy pamiętać, że to jest droga wojewódzka, więc i standardy tego ronda muszą być dostosowane do drogi wojewódzkiej. Oczywiście temat newralgiczny dla naszego miasta, budowa wschodniej obwodnicy wspólnie z województwem lubelskim. Ten punkt znajdzie się pewnie w każdym programie wyborczym. Najczęściej był tak wykorzystywany, ten temat wracał tak naprawdę przy okazji wyborów, ale jesteśmy do tego przygotowani i mam nadzieję, że zarówno z nowym sejmikiem, ale także z nowym wojewodą lubelskim, z którym odbyłem spotkanie, dojdziemy do porozumienia i ta droga tak niezbędna dla naszego miasta powstanie. Teraz trzy projekty autorskie, które chciałbym Państwu zaproponować. To jest budowa wodnego placu zabaw na Międzyrzeckich Jeziorkach. Drugi etap rewitalizacji Parku Potockich, związany jednocześnie z budową muszli koncertowej, którą macie Państwo na tej dużej planszy. Uważam, że miejsce, w którym się znajdujemy, czyli Park Potockich, to miejsce wyjątkowe i zasługuje na dalszą rozbudowę. Myślę, że muszla koncertowa, w której będziemy spotykać się i na koncertach, i na kabaretach, ale także na występach dzieci czy wychowanków szkoły muzycznej, to bardzo dobre rozwiązanie. Myślę, że Międzyrzec po prostu na takie miejsce zasługuje. Rewitalizacja Doliny Rzeki Krzny i utworzenie terenu rekreacyjnego i wypoczynkowego nad rzeką Krzną. To z kolei jest ta plansza, która stoi za muszlą koncertową. Ten pomysł zrodził mi się, Szanowni Państwo, z tego powodu, że gdy rozmawiam z ludźmi, z seniorami tak naprawdę, to zawsze opowiadają o tym, że Międzyrzec żył nad rzeką. Tam toczyło się życie towarzyskie, można powiedzieć gospodarcze, to było miejsce spotkań, miejsce rozmów i chciałbym, żeby Międzyrzec jednocześnie idąc do przodu wrócił po części do swoich korzeni, bo ta rzeka w nazwie naszej miejscowości nie znalazła się bez przypadku. Temat bardzo ważny, co prawda robimy wszystko, jeżeli chodzi o potrzeby ludzi z niepełnosprawnościami, ale jest jeden temat, który jest istotny, to jest budowa integracyjnego placu zabaw dla osób z niepełnosprawnościami. Ten plac docelowo ma powstać w okolicach specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Musimy zrobić wszystko, aby ci ludzie, którzy borykają się z trudnościami, czuli się pełnoprawnymi obywatelami naszego miasta i do tego zawsze będę dążył. Następnym punktem programu jest punkt, który nie jest rozpisany na konkretne ulice, a konkretne ulice pojawiły się w ulotkach i w programie wyborczym radnych, ale chciałbym wspólnie z przyszłą radą, ale także z mieszkańcami opracować kompleksowy program przebudowy dróg gruntowych. Tak, żebyśmy mieli jasność, którą drogę, w jakiej kolejności i kiedy będziemy remontować, tak żeby nie było pomiędzy mieszkańcami niepotrzebnych niesnasek, jakiegoś wyścigu, być może także czasem braku zrozumienia, więc chciałbym, żeby to po prostu zagrać z mieszkańcami w otwarte karty. Punkt 9 to budowa centrum przesiadkowego, czyli w dużym skrócie mówiąc remont placu dworcowego. W założeniu ma być to takie centrum przesiadkowe, także wyposażone w ładowarki elektryczne. Zasadniczo można byłoby to nazwać systemem park and ride, ale mówiąc po polsku, chciałbym po prostu, żeby to miejsce służyło mieszkańcom korzystającym zarówno z PKP, ale znajdzie się tam także miejsce na zatoki autobusowe, tak żeby w przyszłości można było przenieść tam mini dworzec PKS, jeżeli jeszcze będzie funkcjonował.
I punkt 10, który po części łączy się z punktem 7, czyli likwidacja barier architektonicznych w naszym mieście. Mamy jeszcze dużo do zrobienia, choć wiele udało się zrobić, ale chociażby dostosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest bardzo, bardzo istotnym punktem. Kiedyś mieliśmy zarzuty, dlaczego budujemy na przykład windę w kinie, a wyobraźcie sobie Państwo, że przyjeżdżają ludzie na specjalne seanse tylko z tego powodu, że mogą w godny sposób dostać się na salę kinową. Zielony Międzyrzec, czyli wszystko to, co luźno, myślowo łączy się z ekologią i z środowiskiem, w którym żyjemy. Przede wszystkim chciałbym przywrócić zbiórki śmieci wielkogabarytowych spod domu. One funkcjonowały swego czasu, potem zostały zlikwidowane, ale przynajmniej raz w roku chciałbym, żeby taka zbiórka spod domu miała miejsce. Budowa parków kieszonkowych we współpracy ze spółdzielnią mieszkaniową. Na naszych osiedlach wielorodzinnych istnieją miejsca, które możemy poprawić, zarówno ich estetykę, ale także użyteczność. Chciałbym, żeby to były miejsca bezpieczne, ładne, zielone, w którym będzie można bezpiecznie spędzić czas. Znaczące zwiększenie ilości drzew na placu Jana Pawła II. Na szczęście zarówno konserwatorzy zabytków, jak i poszczególne ministerstwa zrozumiały swoje błędy z przeszłości. Zabetonowywanie placów, które odbywało się w całej Polsce tak naprawdę, okazało się nietrafionym pomysłem, a klimat, który zmienia się i od zmian, których nie uciekniemy, powoduje to, że musimy pracować nad tym, aby w naszej przestrzeni miejskiej było jak najwięcej zieleni i to będzie jedno z głównych zadań, które wezmę od razu na warsztat. Modernizacja niezbędnej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w naszym mieście. Mówię tutaj głównie o modernizacji oczyszczalni ścieków, ale także modernizacji ujęć wody. Doskonale zdajecie sobie Państwo sprawę z tego, że w naszym mieście bloki rosną jak grzyby po deszczu, co wiąże się jednocześnie z kolejnymi obciążeniami. To jest bardzo ważny punkt, bo musimy mieć świadomość tego, że musimy dostarczać wodę zdrową, świeżą, czystą, taka, która będzie dobra do picia. Projekty OZE dla mieszkańców to jest coś, co już robiliśmy, ale bardzo chciałbym do tego wrócić, bo jakość powietrza to powinien być priorytet nas wszystkich. Oczywiście nasadzenie, adaptacja zieleni, odbetonowanie przestrzeni miejskiej. Chciałbym kontynuować program wymiany pieców, który funkcjonuje w naszym mieście, ale rozbudować go system dopłat do peletu, ponieważ często są takie przypadki, że ludzie bardzo chętnie wymieniliby piec, ale przychodzą do nas i mówią, że co będzie, jeżeli podrożeje pelet. W związku z tym chciałbym zająć się tym tematem i zrobić racjonalny program dopłat do tego peletu. Zwiększenie ilości energii ze źródeł odnawialnych. Chciałbym zbudować miejską sieć ładowarek do samochodów elektrycznych i także zbudować zielone przystanki komunikacyjne. Szanowni Państwo, to główne założenia mojego programu wyborczego. On jest dosyć rozbudowany, ale chciałbym, żeby mieszkańcy miasta uwierzyli w to, że żeby trafić w cel, trzeba mierzyć ponad ten cel. Myślę, że plany zawsze musimy mieć ambitne, bo to świadczy o tym, jacy jesteśmy, a uważam też, że mieszkańcy naszego miasta zasługują na najlepsze rzeczy. Szanowni Państwo, teraz w dwóch słowach chciałbym przedstawić swoją drużynę, która stoi za mną. Musicie Państwo wiedzieć, że to ludzie, którzy nie są tutaj z przypadku. To nie są ludzie, którzy zostali do tego zmuszeni, nie są z żadnego nadania politycznego. To są ludzie, którzy angażują się w życie naszego miasta od wielu, wielu lat. Jest to mieszanka ludzi z doświadczeniem w pracy w Radzie Miasta, ale także ludzi, którzy mają głowę pełną pomysłów i chcą te pomysły realizować. Adam Paluszkiewicz, strażak, społecznik, działacz, człowiek otwarty. Adamie, dwa słowa od sobie. Nazywam się Adam Paluszkiewicz i startuję z okręgu numer 4. Działam od ponad 20 lat w Ochotniczej Straży Pożarnej, głównie na rzecz dzieci i młodzieży i na tej działce chciałbym się skupić w moim programie. Z Pawłem mieliśmy okazję współpracować w ubiegłym roku i wierzę, że to będzie dobry wybór. Dziękuję. Gabriela Kulik. Szanowni Państwo, nazywam się Gabriela Kulik i startuję z okręgu numer 10.
Moje kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej i na stanowisku menedżerskim myślę, że daje mi solidne podstawy, aby z właściwym sobie zaangażowaniem, energią i odwagą, którą mam w sobie, pracując w męskim zawodzie, działać na rzecz naszej lokalnej społeczności. Dziękuję. Monika Nowik-Cep. Witam serdecznie. Na co dzień pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyrzecu Podlaskim. Także zawsze blisko ludzi, znam problemy mieszkańców. Myślę, że praca w Radzie Miasta zaowocuje dzięki mojemu doświadczeniu z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Agnieszka Trochimiak. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Trochimiak. Startuję z okręgu numer 2 do Rady Miasta. Od ponad 20 lat prowadzę w Międzyrzecu Podlaskim własną działalność gospodarczą. Od wielu lat działam w stowarzyszeniu Elementum, które pomaga rozwijać się dzieciom, dorosłym oraz seniorom. Działalność w Radzie Miasta pozwoli mi rozwijać moje zainteresowania oraz mieszkańców. Dziękuję bardzo za głosy oddane na mnie. Nasza drużyna to dobry wybór. Człowiek orkiestra, Zdzisław Frydrychowski. Tak jak pan burmistrz powiedział, nazywam się Zdzisław Frydrychowski, ale bardziej jestem znany pod imieniem Sławek, bo tak zwracają się do mnie przyjaciele, najbliżsi i znajomi. Moi drodzy, reprezentuję komitet wyborczy pana Pawła Łysańczuka. Kandyduję do Rady Miasta z okręgu numer 9 jako kandydat bezpartyjny. Na co dzień pracuję w parafii Świętego Mikołaja jako organista. Mam wspaniały wpływ na młodych ludzi. Właśnie tutaj jest czteroosobowy skład mojego młodzieżowego chóru, którzy przyszli wspierać mnie. Szanowni Państwo, powołałem do życia trzy chóry, które do tej pory prowadzę, zespół muzyczny, który od niedawna nazywa się Big Band Świętego Mikołaja. Nie tak dawno zasugerowałem kierownictwu naszego miasta, żeby połączyć drogę ulicę Lubelską z ulicą Kusocińskiego na bazie bocznicy kolejowej, która kiedyś tutaj istniała, do Gorzelni, tutaj nieopodal, i ten pomysł chwycił. W niedługim czasie ta droga będzie wybudowana i będzie odciążenie dla ruchu na ulicy Partyzantów, a jednocześnie w dalekosiężnych planach naszego miasta będzie ważną magistralą drogową w naszym mieście. Jeszcze chwilkę, serce się raduje, bo obok szkoły numer 1 wyrósł wspaniały gmach sali widowiskowo-sportowej. To będzie najnowocześniejszy obiekt w naszym powiecie dla mieszkańców naszego miasta, no ale najbardziej dla uczniów tej szkoły numer 1. Będą mogli uczęszczać na zajęcia WF-u w godziwych warunkach, bo do tej pory ta sala była tylko z nazwy. Szanowni Państwo, mam sporo pomysłów i doświadczenia. Każdy głos oddany na moją osobę to przyczyni się raczej do rozwoju naszego miasta. Bardzo proszę o głosy i wsparcie dla kandydata na burmistrza, pana Pawła Łysańczuka. Dziękuję. Ja jestem przekonany, że głos oddany na pana Sławka to nie raczej, a na pewno przyczyni się do rozwoju naszego miasta. Zbigniew Bernat. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zbyszek Bernat, jak rzekł pan burmistrz. Drodzy państwo, jestem emerytowanym nauczycielem wychowania fizycznego i jeszcze czynnie pracuję jako trener z młodymi siatkarzami UKS Trójki Międzyrzec Podlaski. Jestem również doświadczonym samorządowcem. W obecnej kadencji pełnię zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego Rady naszego miasta. Drodzy państwo, sprawy naszych mieszkańców, sprawy szkolnictwa, międzyrzeckiego sportu zawsze były, są i będą mi bliskie. Do mieszkańców okręgu 6 mam gorącą prośbę. Drodzy państwo, zagłosujcie na kandydata pewnego, sprawdzonego, na kandydata przede wszystkim skutecznego. Pan Paweł Łysańczuk i moja skromna osoba, właśnie tacy jesteśmy. Jesteśmy
dla Państwa z Okręgu Szóstego ludźmi z sąsiedztwa. Dziękuję bardzo. Marcin Borowik. Dzień dobry. Tak jak Paweł powiedział, nazywam się Marcin Borowik. Kandyduję do Rady Miasta z Okręgu numer 15. Od kilkunastu lat działam społecznie na rzecz wędkarstwa i swoje doświadczenie chcę teraz przenieść na grunt miasta. Bardzo zachęcam Państwa do oddania głosów na drużynę Pawła, bo to dobry wybór. Przed Państwem Marcin Kieruczenko. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Kieruczenko. Jestem nauczycielem międzyrzeckich szkół, a także trenerem. Chciałbym aktywnie uczestniczyć w życiu naszej wspólnej, lokalnej społeczności, a także swoim działaniem wspierać rozwój naszego pięknego miasta. Będę łącznikiem między Państwem a urzędem. W tych zbliżających się wyborach samorządowych postawiłem na młodość i doświadczenie. Dlatego wybrałem drużynę Pawła Łyseczuka. Proszę o głosy i do zobaczenia 7 kwietnia. Tadeusz Bartoszuk. Witam Państwa. Nazywam się Tadeusz Bartoszuk. Startuję z okręgu numer 12. Jestem prezesem motocyklowego stowarzyszenia. Organizuję akcję Krew Motorem Serca od 15 lat. Chciałbym coś jeszcze ze swojej strony dołożyć jeszcze, dopóki jeszcze żyję, coś ciekawego. Dziękuję. Tadeuszu, wszystkiego dobrego jeszcze na długie, długie lata, nigdzie się nie wybieraj. Konrad Karłowski. Witam wszystkich przybyłych na konferencję prasową Pawła Łyseczuka. Konrad Karłowski, reprezentuję okręg numer 3. Jestem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sędzia z 17-letnim stażem piłki siatkowej. Organizator obozów sportowych w Międzyrzecu już też od ponad 15 lat. Zachęcam do oddania na nasz gang łysego, że tak powiem, do oddania głosu. Zapraszam 7 kwietnia do lokali wyborczych. No proszę nie pomylić plakatów. Mariusz Jarosz. Witam serdecznie, szanowni Państwo. Nazywam się Mariusz Jarosz, startuję z okręgu wyborczego numer 1. Pracuję obecnie w Miejskim Ośrodku Kultury. No i co więcej, moja skromna osoba jest tak skromna, że chętnie będę współpracował jak dalej z mieszkańcami, słuchał ich problemów i dziękuję bardzo. Piotr Grzeszyk. Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Piotr Grzeszyk. Jestem kandydatem okręgu numer 11. Obecnie jestem funkcjonariuszem policji dzielnicowym komisariatu naszego międzyrzeckiego, gdzie staram się pomagać osobom, które do nas przychodzą i tego potrzebują. Poza policją jestem też kuratorem społecznym przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim oraz członkiem Gminnej Komisji Alkoholowej w Międzyrzecu Podlaskich, gdzie również jestem zaangażowany w sprawy społeczne. Oddając głos na moją osobę, drodzy wyborcy okręgu 11, jesteście pewni, że oddajecie głos na osobę skuteczną w swoim działaniu. Kuba Leszczuk. Dzień dobry, nazywam się Kuba Leszczuk, reprezentuję okręg numer 13. Jestem przedsiębiorcą, menadżerem ochrony zdrowia. Chciałbym skutecznie zadbać o problemy mieszkańców całego Międzyrzeca. Liczę na Państwa głosy. Wspierajcie drużynę Pawła. Dziękuję. I przed nami Piotr Sakowicz. Dzień dobry. Piotr Sakowicz, kandyduję okręg numer 14. Obecnie jestem nadal radnym tego okręgu. Dzięki współpracy z Państwem, z tymi tutaj radnymi oraz burmistrzem, w poprzednich latach udało nam się zrobić wiele inwestycji. Przed nami kolejne trwają prace nad nowymi. Co mogę powiedzieć? Z tą drużyną, z tym burmistrzem możemy przebudować nasze miasto. Dziękuję. Słuchajcie, drodzy Państwo, nie ma z nami dzisiaj jednej osoby. Jeszcze to jest Karol Pocztarski, który jest strażakiem i ma służbę. Służba, nie drużba, ale będzie z nami kandydował. Także zachęcam do oddania na niego głosu. Szanowni Państwo,
to ciekawi ludzie, którzy stoją za mną. To ludzie, którzy mają pomysły, ale przede wszystkim mają chęć do ich realizacji. Niejednokrotnie dużo się mówi, ale bycie samorządowcem nie polega tak naprawdę na mówieniu, a na działaniu. I na tym nasza drużyna chciałaby się skupić, bo to wy, drodzy państwo i mieszkańcy, jesteście najważniejsi. A o naszej skuteczności niech świadczy to, że od 2018 roku zrealizowaliśmy różnego rodzaju projekty, zarówno społeczne, jak i infrastrukturalne, na kwotę 136 milionów złotych, a przez te lata, o których mówiłem, udało się ściągnąć do Międzyrzeca 99 671 tysięcy złotych. Po to, aby to miasto było piękniejsze, ładniejsze, bardziej przyjazne do życia i po prostu, żeby było nam wszystkim dobrze. Szanowni Państwo, proszę o Państwa głosy 7 kwietnia. Zapewniam Państwa, że to będzie dobry i odpowiedzialny wybór. Pamiętajcie o mojej drużynie. Razem z Państwem, z mieszkańcami możemy zrobić piękne rzeczy. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.